tym odcinku coś chyba mniej znanego nawet dla osób interesujących się elektroniką, czyli przewody elektroluminescencyjne, zwane popularnie L-wire. L-wire, czyli w istocie electroluminescent wire, czyli przewód elektroluminescencyjny, wygląda tak jak widzicie tutaj. Ja mam akurat wersję w kolorze czerwonym, ale kolor świecenia może być w zasadzie dowolny. I jak widzicie, są to takie elastyczne przewody, nieco przypominające zwykłą żyłkę, takie miękkie i wydaje się, że wytrzymałe. Są one zasilane prądem przemiennym o sporym napięciu, około 100 V i dużej częstotliwości, kilka kiloherców, i mogą one świecić, tak jak mówiłem, w różnych kolorach, w zależności od tej zewnętrznej warstwy, którym one są pokryte. No i powstaje pytanie, czym są w ogóle takie świecące przewody i na jakiej zasadzie one działają, na jakiej zasadzie świecą. Otóż świecą one na podobnej zasadzie jak wyświetlacze elektroluminescencyjne, czy nawet kineskopy, czyli świeci w nich luminofor pod wpływem uderzających w niego elektronów. Tutaj jednak nie mamy próżni, tak jak w bańkach tamtych wyświetlaczy czy w kineskopach. Zatem jak to może działać? Być może łatwiej to będzie zrozumieć, kiedy poznamy, jak to jest zbudowane. Tutaj widzicie na rysunku, jak zbudowany jest przewód L-wire. Rdzeniem przewodu jest miedziana żyła otoczona substancją tą zieloną, która jest luminoforem, a w zasadzie jest ona zbudowana z fosforu specjalnego takiego, który jest wrażliwy na działanie elektronów. Na warstwę tego luminoforu jest nałożony druga żyła, jest to taki cienki drucik lub czasem para drucików, która oplata ten rdzeń fosforowy. Druty te muszą być cienkie oczywiście dlatego, aby nie przysłaniać światła wytwarzanego przez luminofor. Dalej mamy warstwę tą niebieską, elastycznego, przezroczystego tworzywa, która trzyma to wszystko razem. No i wreszcie mamy warstwę zewnętrzną, tą żółtą, również elastyczną, która ma już odpowiedni kolor nadający emitowanemu światło pożądaną barwę. W istocie barwa emitowanego światła z luminoforu jest taka nieco niebiesko-zielona, gdyby nie było żadnego filtra. Zatem kolor warstwy zewnętrznej musi być tak dobrany, aby końcowy efekt kolorystyczny był odpowiedni. Jak pewnie zauważyliście, przewody miedziane, ten wewnętrzny i ten zewnętrzny, na który de facto podajemy napięcie zasilające, tworzą swego rodzaju kondensator. Mają one pewną pojemność elektryczną. Ponieważ przewód L-wire jest zasilany prądem przemiennym o dosyć sporym napięciu i dużej częstotliwości, stosunkowo dużej, pojemność ta odgrywa dosyć duże znaczenie. Jest ona na przemian ładowana i rozładowywana i można powiedzieć, że przez taki kondensator płynie prąd przemienny, a warstwa luminoforu znajduje się pomiędzy okładkami takiego kondensatora. W konsekwencji atomy luminoforu, w tym przypadku najczęściej atomy fosforu, są jonizowane, a elektrony w atomach fosforu ciągle zmieniają swój stan energii. A jak wiemy, kiedy elektron oddaje energię, czyli przeskakuje z wyższej orbity na niższą, no to emituje zazwyczaj foton. W tym przypadku długość fali tego fotonu znajduje się w paśmie widzialnym, stąd świecenie naszego fosforu, czyli warstwy luminoforu. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Ponieważ nie ma tutaj żadnego żarzenia, takiego jak w konwencjonalnych żarówkach, świecenie przewodu L-wire prawie wcale nie wydziela ciepła. Jest to tak zwana emisja zimna światła, podobna jak w świetlówkach, choć tam mamy do czynienia z nieco wyższymi mocami. A tak wygląda zasilacz specjalny do zasilania przewodów L-wire. Jak widzimy, jest to taki dosyć stary model, stacjonarny, który ma trochę możliwości, to znaczy możemy sobie tutaj regulować jasność świecenia przewodu L-wire. Możemy sobie regulować jego częstotliwość migania, błyskania, bo tu mamy taki specjalny przełącznik. Możemy światło stałe i światło błyskające sobie zrobić. No i tu mamy wyłącznik i od razu słychać, jak piszczy nasz zasilacz. No niestety ten zasilacz, większość tego typu starszych zasilaczy, no piszczą z częstotliwością 2,5 kHz akurat, bo tutaj mamy, jak widzicie, napisane wyraźnie, że jest to prąd 0,3 A, napięcie wyjściowe 110 V i częstotliwość 2,5 kHz. No i widać, że możemy podłączyć tutaj przewód o długości do 100 metrów. L-wire, a w zasadzie sam pomysł świecących elektroluminescencyjnych przewodów, nie jest wcale nowy. Jest to wynalazek pochodzący z roku 1936, a jego twórcą jest George Destrieu. Oczywiście na początku luminofor był kładziony głównie na szkle lub ceramice, nie było jeszcze odpowiednich materiałów. L-wire był konkurencją wtedy dla popularnych już neonów, czyli kolorowych lamp. Dopiero kiedy tworzywa sztuczne i ich cena stały się dostępne, nastąpił rozwój technologii L-wire, używany
używano je bardzo często jako efektownych rekwizytów i gadżetów, na przykład w sztuce scenicznej, na koncertach, a nawet w kinematografii, gdzie często fantastyczne stroje i ozdoby były i są nadal robione właśnie za pomocą przewodów L-Wire. Przewody te są bardzo wygodne, mogą być różnej grubości, są dosyć wytrzymałe, elastyczne, odporne na wilgoć i mogą być zasilane z baterii, oczywiście wspomaganych odpowiednimi przetwornicami. I to wszystko można łatwo ukryć, na przykład w strojach aktorów. Pobór mocy dla nich jest niewielki. Zasilanie dla przewodu L-Wire o długości nawet kilkudziesięciu, nawet kilkuset metrów jest porównywalne do zasilania jednej tradycyjnej żarówki. Często świecących przewodów używa się także do wykonywania świątecznych dekoracji, jako oświetlenie architektoniczne, jako reklamy witryn sklepowych, dekoracji ulic, również w samochodach, we wnętrzach samochodów itd. Stosuje się je także jako oznaczenia schodów, oznaczenia poręczy czy krawędzi miejsc niebezpiecznych w obiektach przemysłowych i użytkowych. Tak wygląda nasz przewód L-Wire pod mikroskopem. Tak wyglądają poszczególne warstwy, jeśli można tak powiedzieć. Tutaj oczywiście na pierwszym planie to czerwone to jest osłona, nasza barwna, która nadaje kolor przewodowi L-Wire. Dalej widzimy warstwę fosforu pod przezroczystym tworzywem i tam w środku widać dwa druciki, które idą tutaj wzdłuż tego rdzenia. Ten rdzeń właśnie świeci. Dalej widzimy już sam rdzeń, którego ściągnąłem tutaj kawałek tego tworzywa przezroczystego. No i widać też jeden drucik. Niestety drugi mi się tutaj ułamał. Tak naprawdę tam są dwa druciki. Czyli tutaj mamy ten drucik z oplotu. No i na końcu ściągnąłem również kawałek tej warstwy fosforowej i widać, że tam jest taki zwykły drucik. Zatem napięcie podajemy pomiędzy ten drucik, jakby środkową żyłę, a oplot złożony z tych dwóch drucików. Tak to wygląda w dużym powiększeniu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast świecącego przewodu pokryć luminoforem płaską powierzchnię, otrzymując tak zwany L-papier. L-papier, czyli papier elektroluminescencyjny, może służyć na przykład jako podświetlenie wyświetlaczy LCD. Kiedyś można było spotkać takie wyświetlacze na przykład w sprzęcie audio firmy NAD, ale dzisiaj raczej do podświetlania używa się LEDów. Dzisiaj L-papier spotyka się głównie jako dekoracyjne oświetlenie małych powierzchni w przeróżnych kolorach lub jako podświetlane tło. Spróbujmy sobie włączyć nasz zasilacz piszczący. No tak świeci nasz przewód L-Wire. Widzimy, że to świecenie nie jest jakieś szczególnie jasne. Tak to wygląda. No tu na końcu widzimy, bo ja tu zdjąłem kawałek tego czerwonego, tej czerwonej powłoki. Tak naprawdę świeci przewód L-Wire, przynajmniej ta wersja, którą ja tutaj mam, takim kolorem. I teraz w zależności od tego, jaka powłoka będzie zewnętrzna, jaki kolor tej powłoki, taki osiągniemy kolor świecenia przewodu L-Wire. Co ciekawe, przewody L-Wire można normalnie ciąć, tak jak zwykłe przewody plastikowe lub metalowe, nawet w czasie pracy, jeśli zasilacz jest odporny na zwarcie, ale trzeba pamiętać, że zostawiając tutaj na końcu goły ten drucik z fosforem, po pierwsze on może zassać wilgoć na zasadzie knota, on będzie wciągał po prostu do siebie wodę do środka, a po drugie zostawienie nieosłoniętego tego końca może spowodować zwykłe porażenie, ponieważ jak pamiętamy, że tu jest ponad 100 V prądu przemiennego, więc jeśli ktoś tu paluszkiem dotknie nieosłoniętego przewodu L-Wire, no to może to być niebezpieczne. Zatem taki obcięty kawałek przewodu należałoby zaizolować takim specjalnym kapturkiem lub jakąś koszulką termokurczliwą. Należy pamiętać, żeby nie zaginać tego przewodu pod bardzo ostrym kątem, tak ostro, bo może się uszkodzić, jednak ten rdzeń środkowy fosforowy jest kruchy. L-Wire to technologia nieco mniej znana, ale myślę, że ciekawa, chociaż dzisiaj dużą konkurencją dla nich są wszechobecne LEDy, które nie wymagają zasilania wysokim napięciem o dużej częstotliwości. Trzeba również pamiętać, że przewody L-Wire mają dosyć niską trwałość, znacznie niższą niż LEDy, ze względu na wypalający się luminofor. Ta trwałość to tylko ułamek trwałości porównując z trwałością LEDów. Dzisiejsze przewody L-Wire są nieco bardziej trwałe niż te starsze, ale i tak jest to problemem. Natomiast czasem ze względu na równomierne takie rozproszone światło, przewody oraz papier elektroluminescencyjny nadal są w pewnych zastosowaniach używane. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.